z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa jest tak, że mamy jakąś już grupę ryzyka, wiemy, czy pacjent do niej pasuje i mamy jakieś objawy, to już to pasuje do około 8-9 różnych potencjalnych patologii. Tak? I już to pasuje do paru różnych rzeczy. Więc teraz ja sobie to określam procentowo, czyli przykładowo, jeżeli przychodzi pacjent z takim rozlanym, promieniującym bólem do nogi, no to szansa, że on ma radikulopatię, tak, i ucisk na przykład na korzeń, jest dużo wyższa niż po prostu ból mięśniowo-powięziowy. Ja sobie to określam mniej więcej, szansę na wystąpienie danej patologii na podstawie właśnie epidemiologii i symptomów pacjenta. I dopiero na tej bazie określam szansę tych 8 różnych patologii i dopiero do tych patologii dobieram sposoby badania, czyli mam przykładowo 8 tych patologii i dopiero mając te 8 różnych patologii, które ja będę dalej badał, do nich dobieram sposoby badania i po kolei je wykluczam, tak jak właśnie napisałeś, że to jest takie redukcja kolejnych schorzeń, aż dochodzimy do tych najbardziej prawdopodobnych. To jest coś, z czym ja się spotkałem też całkiem niedawno. Bardzo pomaga w diagnostyce różnicowej rozumowanie przez patologię. To, o czym opowiadałeś, Darek, dokładnie. Tak. Wiedza, jakie patologie częściej występują dla poszczególnych grup wiekowych i płci. I wtedy zaczynamy zastanawiać się, czy rzeczywiście mam przed sobą osobę, która może być z tą konkretną patologią, a wydaje mi się, że to jest dość bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o rozumowanie kliniczne w przypadku lekarzy. Oni, gdy ze sobą rozmawiają, to nie rozmawiają o konkretnych patologiach, a my czasem próbujemy rozmawiać, że mięśnie są ponapinane, że... No właśnie, ale właśnie rozumowanie przez patologię, to wydaje mi się, to jest kolejny czynnik, który pomoże nam się jeszcze lepiej komunikować z lekarzami, którzy funkcjonują dokładnie w ten sposób. Bardzo dobre spostrzeżenie. Dobra, co dalej? Co dalej? Masz jakieś procedury screeningowe dla kręgosłupa lędźwiowego, które wykonujesz? Ja podejrzewam, że masz, bo to właściwie jest jakiś taki schemat, ale może moglibyśmy go zebrać tutaj. Jak ty badasz kręgosłup lędźwiowy? To znaczy znowu zależy, bo oczywiście inaczej podejdę do pacjenta, który od razu powie, że ma dolegliwości neurologiczne i potencjalnie jest, powiedzmy, dyskopatia. I może niekoniecznie będę z tym pacjentem chciał mocno go sprawdzić, jeżeli chodzi o zakresy ruchu, takie badanie funkcjonalne, skoro on przychodzi z bardzo konkretnym problemem, który mocno mu doskwiera, a ja przede wszystkim muszę określić, czy on jest pacjentem dla mnie, czy nie, i znaleźć przeciwwskazania do pracy. Także oczywiście to zależy, tak, ale tak, całe badanie funkcjonalne czy badanie takie prowokacyjne, jak przy użyciu testów klinicznych czy badanie neurologiczne, robię, wykonuję. Myślę, że może, żeby troszeczkę tu zawęzić nasz temat i troszeczkę do brzegu bardziej, to proponuję skupić się na tych pacjentach tu właśnie neurologicznych. I ja w takim przypadku, jeżeli przychodzi ten nasz pacjent tytułowy z jakimś bólem pleców dolnego odcinka, z promieniowaniem na przykład, no to już samo to narzuca mi około 8 tych patologii. Ja dopiero pod te patologie będę dobierał sposoby badania. Tak? Rozumiem. I teraz na przykład, jeżeli jest to podejrzenie udziału układu nerwowego, no to pod to będę sprawdzał oczywiście rodzaje czucia, tak? czy napięcie mięśniowe, siłę mięśniową, testy prowokacyjne i tak dalej, i tak dalej. Ale pod konkretne patologie. I myślę, że możemy zaraz w to się wgłębić. Myślę, że fajnie mogę to przedstawić na przykładzie już konkretnych patologii. No więc przykładowo, mamy ten ból pleców z jakimś promieniowaniem, więc potencjalnie może to być radikulopatia oczywiście. Może to być też radikulopatia nie tylko z poziomu L4, L5, S1, ale na przykład L2, L3, L4. Splot lędźwiowy. Może to być na przykład zwyrodnienie stawu kręgosłupa. Może to być staw krzyżowo-biodrowy, który ma często rzutowanie bólu dokładnie takie samo jak radikulopatia. Może to być oczywiście stenoza. Może to być, uwaga, powięź. Tak? Zaraz powiem też dlaczego. Może być na przykład objawy ogona końskiego, prawda? Może być? No może być, czemu nie? Oczywiście tam potrzebujemy pewne symptomy, ale ja muszę to wykluczyć pierw. Tak? Zakładam gdzieś tam w mojej hipotezie z małym prawdopodobieństwem, że muszę to przynajmniej wykluczyć, bo gorzej by się stało, gdybym ja tego tutaj teraz nie zapisał, a potem by się okazało, że ja to przeoczyłem, więc wolę nawet te najmniej prawdopodobne rzeczy sobie wypunktować i szybko je odrzucić. Dopytanie, 3-4 pytania do pacjenta to jest chwila, a mamy wykluczenie praktycznie z naszej hipotezy poważnej patologii. No i oczywiście staw biodrowy bym tu jeszcze dodał. No i tak powiedzmy, to są te pierwsze rzeczy, które się nasunęły na myśl. Okej. I jakie testy teraz? Jeden test to jest zawsze za mało, żeby wyciągnąć jakikolwiek wniosek. I zawsze staramy się korzystać z większej liczby testów. I teraz, testów jest około 800 różnych, z czego dosłownie 4% to są testy dokładne.
Testy dokładne to są testy, które potrafią nam przy wyniku pozytywnym potwierdzić, przy wyniku negatywnym odrzucić naszą hipotezę. Takich testów jest bardzo mało. Praktycznie nie możemy mówić o dokładności testów. I teraz częściej będziemy się spotykać z testami wysokoczułymi albo testami wysokoswoistymi. I teraz czym jest test wysokoczuły? Test wysokoczuły, właściwie czułość to jest taka zdolność znajdowania choroby u pacjenta chorego. Swoistość odwrotnie. Tak? Swoistość to jest taka zdolność znajdowania, można powiedzieć, potwierdzania zdrowia u zdrowej osoby. I teraz weźmy dla przykładu, że mamy 10 pacjentów, z czego 5 ma dyskopatię, 5 nie ma i są zdrowi. I teraz bierzemy test 100% czuły. To ten test wychwyci tą chorobę, czyli pokaże nam, uzyskamy wynik prawdziwie pozytywny u wszystkich tych 5 pacjentów z dyskopatią. Ale uwaga, ze względu na wysoką czułość, on może nam także pokazać fałszywie, że mamy dyskopatię u osób zdrowych. Stąd zasada w testach jest taka, że testy wysokoczułe będą służyć do odrzucania patologii, a nie do ich potwierdzania. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy test wysokoczuły i mamy 5 osób z dyskopatią, 5 zdrowych, to ten test pokaże nam tę dyskopatię u 5 osób z dyskopatią, ale może nam fałszywie pokazać także dyskopatię u 3 osób zdrowych. I zostały nam 2 osoby, u których ten test wyszedł negatywny. I my wiemy na 100%, że te 2 osoby są zdrowe, tak? Ale 8 nie wiemy, która z nich rzeczywiście ma dyskopatię, a która nie, bo ten test pokazał nam także fałszywie osoby zdrowe. Także, żeby przypadkiem nie było sytuacji, że my osoby zdrowe traktujemy jak chore, testy wysokoczułe są do odrzucania, zgodnie z zasadą SNOT, czyli SN, wysokoczuły, wynik negatywny, N, autujemy pacjentów. A zasada SPIN mówi o tym, że testy wysokoswoiste, gdy uzyskamy wynik pozytywny, IN, czyli wiemy, że pacjent ma patologię. I tutaj jest generalnie, myślę, klucz do zrozumienia, dlatego że my bardzo często stosujemy testy, uważając, że jak uzyskamy wynik pozytywny, to będziemy potwierdzać, negatywny nam odrzuca. A tak nie jest. Z reguły są testy wysokoczułe albo są testy wysokoswoiste. I teraz, jak powiedzieliśmy sobie na początku, nie opieramy się nigdy na jednym teście. No to co chcemy zrobić? Chcemy zbudować pewną grupę, pewną kombinację testów, która będzie w sobie zawierać jakiś test wysokoczuły i jakiś test wysokoswoisty. Dzięki temu grupa stanie się dokładna i dzięki temu będziemy mogli potwierdzić i odrzucić jednocześnie daną patologię u pacjenta. I to jest to, co uważam jest najcenniejsze w tych książkach moich, ponieważ znalazłem w pierwszej książce około 20 gotowych grup testów, które są po prostu już zaproponowane przez badaczy. One już oferują po prostu najlepsze kombinacje testów dla takich patologii, jak właśnie chociażby dyskopatia szyjna, tak, czy zwyrodnienia, czy uszkodzenia typu SLAP, czy cieść podbarkowa, czy cieść nadgarstka. Tak? Tam są już gotowe grupy testów, dzięki którym jakby tak my jak nie musimy... Tak jak tutaj widać na spisie treści, to są już cała bateria testów, rozumiem. Nie, czyli tak, jeżeli masz na przykład zespół cieśni nadgarstka, to testy, które są zaprojektowane do oceny występowania zespołu cieśni, do potwierdzenia albo do odrzucania, to jest na przykład właśnie test Falena i to jest pojedynczy test. Tak? I zobacz, on ma swoistość, czułość 46-73, to jest kiepsko, tak? To jest kiepski wynik. Teraz jakbyś mógł przejść dalej i tu mamy pierwszą grupę testów. Tak? I ta grupa testów składa się z 5 symptomów do oceny. I tu dopiero uzyskują 4 bądź 5 pozytywnych informacji od pacjenta. Zobacz, jak nam swoistość rośnie od razu. I to swoistość, czyli SPIN, czyli do potwierdzania, czyli 5/5 potwierdza nam praktycznie w 100%, że mamy do czynienia z cieśnią nadgarstka. Tu jest oczywiście bardzo istotny także jeszcze jeden czynnik, czyli ten LR, który tutaj jest, czyli ten wskaźnik prawdopodobieństwa likelihood ratio pozytywny albo negatywny. I uważam, że on jest nawet ważniejszy niż czułość czy swoistość, dlatego że on nam mówi o tym, jak bardzo to nasze prawdopodobieństwo, które sobie określiliśmy przed testem, urośnie nam po teście albo spadnie nam po teście. Czyli jeżeli mówimy sobie, że przychodzi pacjent, ma to promieniowanie powiedzmy do palca piątego od pleców, tak, i my mówimy, o, podejrzewam, że tam występuje ta radikulopatia L5S1 w 80%, tak, to ja robię test, który ma LR powiedzmy 3 i dzięki temu po wyniku pozytywnym moje prawdopodobieństwo rośnie do 97-8%. Gdybyśmy użyli testu, który ma LR 1, nic się nie zmieni w naszym teście. Tak? O, tutaj mamy przykład 1,39, tak? Dlatego że jest niska swoistość, czyli to nie jest test do potwierdzania. Tak? I on nam niewiele nam podniesie nasze prawdopodobieństwo wynik pozytywny tego testu. Prawie nic nam nie zmieni. Tak?
ale jest to dobry test do odrzucania, bo ma wysoką czułość i bardzo niskie LR negatywne. Mhm. Czyli praktycznie jak uzyskujemy wynik negatywny, to prawie, że jesteśmy pewni, że to nie jest DKRM. Także tak to działa i teraz my chcemy stosować te 3-4 testy w grupie, takie, które mają wysoką czułość i wysoką swoistość. Wracając do naszej radikulopatii, jak myślisz, test Laseka jest czuły czy swoisty? Tomek, to zależy. To znaczy tak, czuły. Zgodzę się. Ewa mówi, że czuły, tak, bardzo dobrze, super. Jest to test czuły, tak? Ma 90% czułości przy między 11 a 28% swoistości, czyli będzie to test bardziej do snautowania, czy do odrzucania, ale nie będziemy nim potwierdzać. I tu już się robi małe zamieszanie, bo wielokrotnie chcemy potwierdzać występowanie ostrego dysku testem SLR. I teraz zależy, który sygnał tak, sprawdzamy. Oczywiście, tak, to możemy jeszcze troszeczkę rozłożyć na czynniki, czyli do 30 stopni, tak między 15 a 30 to jest bardziej napięcie na poziomie, powiedzmy tam, opony, nie rozciągamy samego nerwu, czyli nie zmniejszamy jego obwodu, czy średnicy, tak, w przekroju poprzecznym dopiero to się dzieje powyżej chyba 50 stopni, ale jakby generalnie badamy dysk ostry, więc będzie ta dolegliwość u pacjenta, to promieniowanie wywołamy niezależnie od segmentu, ale to było też dobra odpowiedź, to zależy, tak, ja się z tym zgodzę, dlatego że bardzo też duże znaczenie będzie miało to, w jaki sposób wykonamy te testy. Czyli po prostu rzetelność wykonania testów, bo takie rzeczy jak powiedzmy przyłożenie siły, czy szybkość wykonania ruchu, czy to, czy my prosimy pacjenta pchnij na nas, czy mówimy nie daj zepchnąć, tak? Są rozwinięcie dwóch różnych, można powiedzieć, tych momentów sił, czy rodzaju sił, to też będzie miało znaczenie, więc to też oczywiście zależy, tak, jak wykonamy ten test, ale już nie wchodźmy w tą rzetelność, tam jest około 7 takich istotnych punktów, istotnych w kontekście takim, żeby nie popełnić tego błędu po prostu w wykonaniu testu. W każdym razie tak, test SLR jest testem czułym, no więc teraz, jeżeli będziemy chcieli sobie zbudować grupę do potwierdzenia albo wykluczenia tej naszej radikulopatii, czyli tej pierwszej z 8 patologii, które sobie zapisaliśmy, no to będziemy chcieli wykorzystać też jakiś test swoisty, żeby nam potwierdził. Teraz możemy mieć sytuację, że będziesz miał wynik negatywny w teście Laseka. Okej, fajnie. Ale to, że ty wywołasz jakieś objawy u pacjenta, to jeszcze nie wiesz, co wywołałeś. A może masz sztywne hamstringi, go ciągnie. A może ma jakiś staw biodrowy tak zwyrodniały, że nie jesteś w stanie wykonać ruchu. I tak dalej, tak dalej. Nie wiesz, co dało u pacjenta objaw. Tak? Także potrzebujemy czegoś do potwierdzenia. I teraz pytanie, jaki test będzie wysoko swoisty w ocenie radikulopatii lędźwiowej? Rozwiązania za chwilę tej zagadki. Powiem tak, że generalnie są 2-3 takie testy wysoko swoiste i są 2 takie główne testy wysoko czułe. Tak? I już można na tej podstawie zbudować sobie bardzo fajną grupę zawierającą 4-5 testów i grupa staje się dokładna, tak? Bo możemy dzięki tej grupie i potwierdzić, i odrzucić. Jeżeli mówimy o teście wyprostu rotacji, tak? Czyli taki troszeczkę spurling dla odcinka lędźwiowego, to on ma czułość 46%, swoistość 40%, około 7%. No czyli mamy jakiś rzut monetą, tak? Mniej więcej. Więc testem takim najbardziej swoistym będzie skrzyżowany lasek, się okazuje. Tak? Czyli robimy test SLR, ale po przeciwnej stronie, niesymptomatycznej. Przez sam ruch w odcinku lędźwiowym podrażniamy ostry korzeń, ale po stronie symptomatycznej. I to się okazuje, że jest najbardziej swoistym testem. Mamy także bardziej swoisty niż czuły test palpacji. Test palpacji, czyli kładziemy pacjenta na plecach, zgina staw biodrowy 90 stopni, staw kolanowy i palpujemy uciskowo nerw kulszowy mniej więcej na środku linii łączącej guz kulszowy i krętarz większy. Następnie palpujemy nerw piszczelowy w dole podkolanowym. Następnie palpujemy, uciskamy nerw strzałkowy za głową strzałki. To też jest bardziej swoisty test. Znaczy, jak wywołamy objawy pacjenta, będzie to tkliwe, bardziej niż po stronie zdrowej, asymptomatycznej, to będzie też bardziej swoisty test. Test Hoovera to też będzie bardziej swoisty niż czuły test. Z kolei SLAMP będzie testem bardziej czułym do odrzucania. I to już jest grupa 5 testów do oceny radikulopatii. No i teraz, odpowiadając na twoje pytanie sprzed parunastu minut, wypisaliśmy sobie te 8 potencjalnych patologii i ja pierwszą z nich odrzucam za pomocą testów. Tak? Określiłem sobie jakieś prawdopodobieństwo występowania radikulopatii czy tych patologii na bazie wywiadu i tych wszystkich informacji, które zebraliśmy. Wypisałem je sobie i teraz po kolei je odrzucam, tak? Czyli redukuję te patologie i radikulopatię wykluczam albo potwierdzam za pomocą tych pierwszych 5 testów, w których będą testy zarówno czułe, jak i testy swoiste. I po uzyskaniu jakiegoś wyniku
przechodzę dalej. I teraz pytanie jest też ciekawe. Czy jeśli testy wysokoswoiste wyjdą mi wszystkie trzy pozytywne, czyli to, czego się spodziewam, jeśli chcę potwierdzić, czy ja dalej badam te pozostałe rzeczy, czy jednak je zostawię, mówię pacjentowi, to jest radikulopatia. No mam jeszcze 7 do zbadania, no to trochę tego jest, tak? Czy jakby dalej je badam, czy nie? Projektujemy mu ćwiczenia, mówimy, co robić, czego nie robić i... No tak przychodzi mi na myśl, jak często mam w gabinecie pacjenta, który ma tylko jedną patologię. To jest tak, to jest pierwsza myśl, dokładnie tak, ale to może troszeczkę to pytanie nietrafione, bo tu się odpowiedź nasuwa chyba sama, w szczególności w tak, tej diagnostyce, jaką jest jakiś objaw korzeniowy tutaj, czy ból pleców z promieniowaniem. Ale podam Ci inny przykład, chociażby łokcia tenisisty, gdzie to już nie jest takie oczywiste. Kiedy robimy na przykład testy łokcia tenisisty i wykonujemy sobie 3 testy, tam nie ma grupy, więc sobie sami ją projektujemy z testu Kozena, Mosleya i unoszenia krzesła. Mamy 3 testy. I wszystkie 3 wychodzą pozytywne. Mówimy pacjentowi, dobra, masz łokieć tenisisty. Ale może się okazać, że poprzez to, że mięsień, prostownik, nadgarstka promieniowy, krótki, leży dokładnie na torebce stawowej, której wzmocnieniem od spodu jest więzadło promieniowe poboczne, to my drażnimy także potencjalnie uszkodzoną torebkę stawową i to więzadło. I zaczynamy tego pacjenta bardzo mocno obciążać na przykład ćwiczeniami ekscentrycznymi na prostowniki, a się okazuje, że on ma naderwanie. I nie zbadaliśmy tego, bo nie sprawdziliśmy przy okazji na przykład testów chociażby szpotawienia stawu albo testu pompki. I w tym momencie bardzo często jest tak, że wychodzą nam te testy na łokieć tenisisty, mówimy, o, łokieć tenisisty, fajnie. Nie super, wszystko wietna, a nie sprawdzimy tych innych. I w takim przypadku łokcia tenisisty to się bardzo często zdarza, że mamy towarzyszące uszkodzenia więzadłowe, a nie badamy ich, badamy tylko testy łokcia tenisisty. Więc jakby tu od razu mówię, że warto rzeczywiście zbadać wszystko, nawet te najmniej prawdopodobne rzeczy, bo może się okazać, że patologia jest nie tam, gdzie nam się na początku wydawało w toku wywiadu i na podstawie jakichś tam naszych prawdopodobieństw. W każdym razie, idziemy dalej. Zbadaliśmy sobie tą radikulopatię. No to teraz jedziemy dalej. Radikulopatia, ale L2, L4, czyli splot lędźwiowy, nerw udowy, tak, przód uda. Ja mam zawsze problem, ponieważ pacjenci rzadko wskazują tak ładnie po nerwie kulszowym, tak, że ten ból promieniuje z pleców. Czasem pokazują tylno-boczną część, czasem tylko boczną. I pacjent ma, powiedzmy, rwę kulszową, a pokazuje mi hemoralgię parasteltikę, tak, i pokazuje mi neuropatię skórnego bocznego uda na przykład. No to skórny boczny uda, no to już jest nie ten poziom, tak? To ja sobie zrobię w takim razie badanie na splot lędźwiowy. No więc wykorzystam tutaj odwrócony test Laseka, ten Brownie bending, dokładnie tak. Czyli pacjent w leżeniu przodem i biernie zginam staw kolanowy pacjenta. Jeżeli odwzoruję go do dolegliwości i pacjent wykona nagłe zgięcie w biodrach, to będzie potwierdzenie, będzie to wynik pozytywny tego testu. Tak? No więc no, dokładnie to są te gałązki i tu ma pacjent takie paletkową niedoczulicę bardzo często, takie pieczenie z boku i... Z boku uda. Z boku uda, boczna strona, tak na wysokości mniej więcej od krętarza w dół. Jakbyś przyłożył taką paletkę do ping-ponga. Także pokrywa się poza tym to z L3, może L4, no ciężko powiedzieć. W każdym razie to my sobie tak ładnie tutaj rozrysowujemy. Pacjent często pokaże bardzo łopatologicznie, przyłoży rękę, tak, i nie do końca wiemy, gdzie mu to promieniuje. I to jest bardzo fajne rozróżnienie, czy mamy do czynienia z patologią z poziomu L2, L4 czy L4S1. No to dalej. Staw krzyżowo-biodrowy. To jest bardzo ciekawe miejsce, dlatego że rzutowanie bólu ze stawu krzyżowo-biodrowego bardzo ładnie pokrywa się z promieniowaniem, czy z takim bólem korzeniowym. I mamy tutaj świetną grupę testów Lasleta, która oczywiście jest Vander Wurf, ale Laslet jest najbardziej czuły i składa się z takich 4 łatwych w wykonaniu testów. I to Lasset to jest w ogóle takie nazwisko bardzo znane w świecie właśnie badania bólu pleców. I dosyć taka mocna grupa, dokładna grupa 4 testów. Darek, ja podejrzewam, że ty w którejś z książek masz ten test pokazany. Tak, w tej pierwszej, ta testy neurologiczne to jest nowa, druga książka. I mamy staw krzyżowo-biodrowy i tam na samym dole jest grupa testów Lasleta. I to jest ta grupa testów właśnie, która ma czułość 88, swoistość 78% już przy uzyskaniu 2/4. Niezłe LR 4.0 i negatywne 0.16, czyli będzie to dobry, on nam nieźle podbije nasze prawdopodobieństwo, jak uzyskamy przynajmniej 2/4, albo obniży nam prawdopodobieństwo, że to jest staw krzyżowo-biodrowy, jak powiedzmy będzie 0/4.
Także bardzo fajna grupa do szybkiego potwierdzenia lub wykluczenia, czy przyczyna dolegliwości pacjenta leży w stałej krzywej. Darek, mamy tutaj fajne zdjęcie twoje. Podpowiedz proszę osobom, które nas oglądają, a może nie miały jeszcze szansy spotkać się z tym testem. Jak ty go wykonujesz? Na czym to polega? Na co zwracasz uwagę? To jest ten test. Fajtras. Tak? Pchnięcia przez udo. To jest test, którym prowokujemy staw krzywobiodrowy. Mianowicie stajemy po stronie przeciwnej do badanej i podkładamy naszą dłoń pod kość krzyżową pacjenta, także jesteśmy palcem drugim na stawie krzywobiodrowym, wzdłuż szpary stawu krzywobiodrowego. Następnie staw biodrowy pacjenta jest zgięty 90 stopni i lekko w przywiedzeniu, nieznaczne przywiedzenie. Następnie wykonujemy pchnięcie parokrotne wzdłuż osi kości udowej. Wykonujemy 4-5 takich pchnięć i oczywiście wynik jest pozytywny, kiedy odwzorujemy dolegliwości pacjenta. Tak? Czasem jest tak, że wykonujemy jakiś ucisk, pacjent mówi, ała, boli, ale boli dlatego, że ja mu tu ścisnąłem za mocno kolano. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby gdzieś odwzorować jego dolegliwości i wtedy mamy wynik pozytywny. I tutaj tu jest, widać, czułość dosyć wysoka, więc będzie to fajna grupa do odrzucania, troszkę mniej do potwierdzania naszych patologii. Teraz tu są jeszcze takie gwiazdeczki. We wszystkich tych testach są takie gwiazdki. I teraz to jest bardzo fajna ściąga, dzięki której można szybko wybrać najlepsze testy, jeżeli sami budujemy sobie jakąś grupę. Bo weźmiemy sobie łąkotki, no to na przykład tam będzie 6-7 różnych testów. Teraz który wybrać? Ze studiów co znamy? Appleya znamy, Lasleta znamy. Ale tam jest na przykład bardzo, bardzo chyba swoisty test palpacji szpary stawowej. Tak? No tego nie znamy. A się okazuje jednym z lepszych testów do oceny łąkotek uszkodzeń. I w tym momencie gwiazdka jest wypadkową właśnie tych wyników LR, tych wskaźników prawdopodobieństwa z hierarchią badań naukowych. Jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, czyli jeżeli my mamy, powiedzmy, przegląd systematyczny albo mamy metaanalizę i to badanie nam pokazało, że LR tego testu jest pozytywne, jest wysokie, no to ten test od nas dotrzymuje 2-3 gwiazdki. Ale jeżeli mamy ten wynik LR koło 2 i był jakiś case study, tak, i był przebadany na 2-3 pacjentach, tak, uzyskał 100% czułości, 100% swoistości, ale 3 pacjentów zostało przebadanych, no to mamy wątpliwości. Tak. Jest bardzo dużo testów, tak jak chociażby test na stawu ramiennego O'Briana, tak, test, gdzie O'Brian, jak stworzył ten test w 1998 roku, no to uzyskał wynik czułości i swoistości 100%, po czym po 4 latach paru osób ten test powtórzyło i się okazało, że wyniki krążą wokół 50-60%. Tak jest, to jest ten test. I tu są, widzisz, różne badania zebrane, tak? Czyli pierwsze badanie pokazało 67 czułość, 37 swoistość i LR 1,6. Jak jest koło jedynki, to ci nic nie zmienia ten test. 1,6 ci nic nie wnosi. Dlatego tu widać, jakie ten test uzyskuje wyniki w jakichś mocniejszych badaniach. I wypadkową właśnie tych wyników LR i badań naukowych są te gwiazdki, taka tak zwana wartość kliniczna testu, dzięki której budując grupy możemy szybciutko w gabinecie spojrzeć, tak, ja biorę te 3 testy, które mają 3, 2 gwiazdki, a nie te, które mają 0. Jeżeli chodzi o stenozę, to jest też czwarta rzecz, której tutaj sobie zakreśliliśmy, że może ten nasz pacjent, który wskazał to promieniowanie, może być. Też mamy bardzo świetną grupę kuka, która nam tą stenozę może potwierdzić albo odrzucić. Mamy zwyrodnienie stawów kręgowych, to będą już bardziej testy funkcjonalne. Czy tutaj w twojej książce są te testy jakoś tak zebrane w jednym miejscu? To pokazalibyśmy zdjęcia przynajmniej. Tak. Jeśli chodzi o stenozę, to byś musiał wejść na odcinek lędźwiowy, staw biodrowy, lędźwiowy i tutaj masz stenozę rdzenia, grupach testów Cooka. I to są chociażby te objawy. Tylko oczywiście znowu, ja na przykład podczas szkolenia bardzo mocno zwracam uwagę, że jeszcze warto rozróżnić objawy neurogenne od objawów naczyniowych, bo to też się charakteryzuje różnymi objawami u pacjenta. Także no tak pokrótce, tak, stenoza, no będą z reguły objawy obustronne, ale znowu nie zawsze. Ból nogi jest gorszy od bólu pleców, ale w szczególności w przypadku objawów naczyniowych, a nie neurogennych, jak, gdzie pacjent jak zaczyna się ból, to zaczyna się dystalnie i idzie proksymalnie, a nie odwrotnie, jak przy objawach często neurogennych. Ból podczas chodzenia lub stania, to jest bardzo charakterystyczny objaw, tak, chromania przestankowego, który, uwaga, znika, jak pacjent idzie z wózkiem sklepowym. To jest bardzo charakterystyczna cecha. Ulga podczas siedzenia i tu nie w tej książce, ale w tej drugiej książce testy neurologiczne mamy test siedzenia, który, uwaga, zyskał 2 gwiazdki i ma naprawdę świetne wyniki, bo teraz nie pamiętam, czy on był czuły, czy on był swoisty. Teraz byś musiał zejść. Jest ulga podczas siedzenia. Troszeczkę niżej, tutaj wyżej. Stronę podpowiesz mi. 331. Tak. I zobaczcie, 2 gwiazdki. To jest, słuchajcie, czułość 88%, ale w badaniu Fritza, które oceniało wybór lepszej pozycji dla pacjenta między siedzeniem a chodzeniem, ale Cook określił wysoką swoistość testu, gdy oceniał, czy siedzenie zmniejszało objawy. Czyli zobaczcie, test do
potwierdzania stenozy, tak? Czyli jak pacjent mówi, że ulga podczas siedzenia, mamy dosyć mocne potwierdzenie tej stenozy. No idziemy dalej. Biodro, tak? Zostawmy biodro, gdzieś tam mamy z tyłu głowy, że może takie rzeczy dawać, ale powięź, ja bym zwrócił jeszcze uwagę, tak? Nie byłbym sobą, gdybym nie zwrócił uwagi na powięź, gdyż powięź sama w sobie też może promieniować i dawać ból gdzieś tam taki rzutowany. Żebym nie był gołosłowny, przytoczę tutaj badania Schildera z 2013 roku, gdzie wstrzykiwano pacjentom sól fizjologiczną w trzy struktury w mięśnie, w prostownik, w blaszki między powięzią piersiową, lędźwiową i w tkankę podskórną. No i która struktura dawała ból, gdy wszczyknięto coś, co tam zaczęło rozpierać te przede wszystkim receptory, które się tam znajdowały? No powięź, tak? Także chociażby jakieś zwiększenie napięcia, czy chociażby właśnie zgęstnienie kwasu hialuronowego, zaburzenia ślizgu na poziomie powięzi piersiowo-lędźwiowej też potencjalnie mogą dawać bóle, które będą na przykład promieniować na pośladek. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. I w ten sposób omówiliśmy 8 potencjalnych rzeczy, które na przykład ja bym zbadał na pierwszy rzut oka u pacjenta, który przychodzi i mówi, że promieniuje mu z pleców w dół.